Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was 11.11.2017 na naszym kolejnym spotkaniu. Moi drodzy, chciałabym tego wyjątkowego dnia, ponieważ jak wiecie, 11 jest cyfrą anielską, poinformować Was o tym, że moja nowa książka do słuchania o tym, jak materializować swoje życzenia, jak stworzyć nasze życie tak, jakbyśmy w 100% chcieli, by to nasze życie wyglądało, czyli od naszego wyglądu, poprzez nasze całe najbliższe otoczenie, dalsze otoczenie, jest już gotowa. Jest już gotowa i dostępna dla Was bezpłatnie w ramach dostępu na dany miesiąc. Czyli gdy macie zamówiony dostęp na listopad, do archiwum na październik, czy na sierpień, czy na maj, to macie automatycznie dostęp do wszystkich moich książek. Wszystkich. I tych książek, które można drukować, z których można korzystać w tej formie pisemnej, ale również do tych książek w wersji audio, czyli do słuchania, gdzie można w wolnym czasie po prostu zagłębić się w te treści i te zmiany w życiu bardzo prosto, bardzo łatwo, ale konsekwentnie wprowadzić. Moi drodzy, ta książka powstała poprzez wszystkie doświadczenia, które zebraliście z moim poprzednim audiobookiem o tym, czy swetry mają duszę i jak wpływają rzeczy materialne na nas. Czyli te wszystkie rzeczy, które są w naszych domach, nasze ubrania, wszystko, co posiadamy, jaki to ma na nas wpływ i w jaki sposób nas to uskrzydla i w jaki sposób nas to blokuje. Natomiast ta druga książka, która powstała teraz, jest na zasadzie, jak stworzyć nasze życie, jak zrealizować wszystkie nasze marzenia. Co zrobić, aby poprzez oglądanie, poprzez słuchanie, poprzez nasze zwykłe, codzienne czynności w 100% stworzyć nasze życie tak, jakbyśmy chcieli, by ono wyglądało. Czyli i nasz wygląd zewnętrzny, i to, co mamy w domu, jak wygląda nasza kuchnia, jak wygląda nasza łazienka, czy mieszkamy w domu, czy mieszkamy w bloku, w jakim kraju mieszkamy, co posiadamy, czy posiadamy stary samochód, czy posiadamy najnowszy samochód, czy posiadamy jacht, czy posiadamy samolot. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Moi drodzy, jestem pewna, że ta książka pomoże Wam tak bardzo, jak pomogła Wam ta poprzednia o swetrach, które mają duszę i że te wszystkie rady bardzo szybko i w bardzo prosty sposób będziecie mogli zastosować i zmienić Wasze życie na lepsze, aby w 100% odpowiadało ono Wam, Waszym wyobrażeniom, aby wszystko, co dookoła Was, uskrzydlało Was i wyprowadziło Was tą drogą spełnienia, tą drogą obfitości, tą drogą bogactwa. Ponieważ bardzo często różni mistrzowie duchowi mówią o tym, że powinniśmy żyć w ubóstwie, że powinniśmy żyć w slumsach i spełniać się duchowo. Moi drodzy, to nieprawda. Dopiero gdy w 100% nasze wszystkie potrzeby są zaspokojone, i tutaj nie mówię o manii kupowania, tutaj nie mówię o jakiejś nadmiernej konsumpcji, ale o zaspokojeniu naszych potrzeb, naszych prawdziwych potrzeb, to wy znacie na pewno z psychologii, jest taka hierarchia potrzeb od tych najniższych. I dopiero gdy te najniższe są zaspokojone, możemy iść dalej i dalej i dalej. I dokładnie tak jest, moi drodzy, że dopiero gdy wszystkie nasze potrzeby są spełnione, to tym szybciej możemy rozwijać się duchowo. Dziękuję Wam za nasze kolejne spotkanie i zapraszam na następne. Wasza Maria Bukardi.